Chyba już wszystkich przerzuciło. Widzę już nie poczekalnie, ale uczestników, więc mam nadzieję, że jest ok. Słuchajcie, dajcie znać najpierw, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok technicznie. 19 punktualnie, więc odpaliliśmy. Napiszcie na czacie, czy mnie widać i czy mnie słychać. Dobrze, bardzo dziękuję. Widać i dobrze słychać. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Okej, w takim razie, jak wiem, że mnie widać i mnie słychać, to się przywitam. Dzień dobry. Was też bardzo, bardzo miło mi widzieć tutaj na tym spotkaniu. Chociaż tylko oczyma wyobraźni, ale chyba od dziecka mam bogatą wyobraźnię, więc powiedzmy, że was widzę. Słuchajcie, zaraz na początku wklejam wam coś, co dostałam dosłownie przed chwilą, czyli listę obecności. To jest lista obecności, przypominam, dla osób biorących udział w projekcie Zaprogramuj przyszłość. Jest już na czacie, więc jeszcze teraz w chwili spokoju i wstępu możecie sobie w ten link kliknąć i wpisać się, żeby wszystkich formalności dopełnić. Słuchajcie, ja jeszcze powiem taką ważną rzecz, że o właśnie wskoczył mi tutaj tak zwany backup, czyli osoba wspierająca, więc mam nadzieję, że wszystko będzie technicznie dobrze, aczkolwiek słuchajcie, gdyby coś się zepsuło, gdybym na chwilę uciekła, to pewnie ktoś tu się włączy i poczekajcie po prostu na mnie, bo wiecie, z tym internetem to ostatnio różnie bywa, bardzo różnie, więc prosimy bardzo o wyrozumiałość. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, jeżeli u was coś nie styka, jeżeli coś wam psuje i tak dalej, to pewnie to już wiecie, że najlepszą opcją, najlepszą metodą jest po prostu wyjść ze spotkania i wejść na nie jeszcze raz. Więc taka rekomendacja. Okej, ja się, słuchajcie, już po prostu już się spociłam, już się zgrzałam, już muszę rozbierać. A w ogóle to, że tak powiem, na rozładowanie atmosfery, oczekiwania i w ogóle tutaj, zanim powiem coś merytorycznego, to powiem wam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, na ostatnim webinarium tak strasznie machałam rękami, że taka moja bransoletka, która liczy kroki, nabiła mi 1000 dodatkowych kroków. A po drugie, słuchajcie, chciałam wam podzielić się z wami niesamowitą rzeczą. W ogóle czymś niesamowitym, absolutnie. Nie wiedziałam tego, dopiero przed chwilą mi przyszło jakieś tam powiadomienie na Facebooku, że mam wspomnienia. No wiadomo, że jakieś tam przypominają ciągle, ten system ciągle nas czymś bombarduje, ale słuchajcie, ja mam dzisiaj takie wspomnienie, że to jest petarda. Ja ileś lat temu, czekajcie, zaraz spojrzę, bo już nie pamiętam, ile to było lat temu. Nie, to było w 2013 roku, tak, czyli 7 lat temu. Słuchajcie, napisałam swój pierwszy program komputerowy. Naprawdę, po prostu wow, w ogóle coś niesamowitego. Słuchajcie, po prostu jestem tak w ogóle teraz podjarana tym faktem, kolokwialnie rzecz ujmując, że nie wiem, jak to poprowadzę. Po prostu strasznie mnie tutaj duma rozpiera, że to było, słuchajcie, 7 lat temu. Napisałam swój pierwszy ever w ogóle program komputerowy i to w ogóle nie w Scratchu ani żadnym takim systemie, tylko w C. Więc to też było szalone. Okej. Widzę, że część osób jeszcze tutaj przychodzi, jeszcze tutaj dołącza. O, Basia wrzuciła po raz kolejny listę uczestników, uczestniczek z projektu Zaprogramuj przyszłość, więc kto się jeszcze nie wpisał, to
spokojnie teraz ma okazję. Bardzo dziękuję za gratulacje. Słuchajcie, no było to dla mnie w ogóle niebywałe osiągnięcie. Ten program oczywiście co robił? No, pisał Hello World na ekranie, a cóż by innego. No, ale pamiętam do tej pory emocje z tym związane, fantastyczne. No i dzisiaj super, bo mam okazję podzielić się z Wami trochę moimi lekturowymi przemyśleniami na temat kodowania. Słuchajcie, link do zaświadczeń będzie, tak, oczywiście, będzie. Myślę, że Basia wklei go jakoś pod koniec, one się same generują, tam wpisujecie tylko imię i nazwisko i one będą dla Was zaświadczenia, oczywiście. Dobra, słuchajcie, to okej, okay. To ja się teraz już rozgrzałam, że tak powiem. Czas na Was, jak zwykle mam dla Was, słuchajcie, rozgrzewkę, żeby nie było tak od razu, po prostu, żeby wkroczyć w ten moment, gdzie ja tutaj zacznę już gadać tylko i wyłącznie. Mam dla Was rozgrzewkę, jest to jak zwykle rozgrzewka kreatywna i chciałam Was zaprosić do takiego prostego w sumie ćwiczenia myślowego, do takiego prostego ćwiczenia kreatywności i wyobraźni. Słuchajcie, gdybyście dzisiaj mieli po prostu takie umiejętności, w ogóle jakby moce i pieniądze, żeby wymyślić jakiś taki program komputerowy, jakiś system, który by coś robił, to słuchajcie, co by to było? Podzielcie się na czacie z takich, których nie ma jeszcze, których Wam brakuje. Nawet mogą to być bardzo takie, wiecie, science fiction pomysły. Takie bardzo, bardzo... drukarnia pieniędzy, okej. Okay. Ale to jest jakiś bardziej skomplikowany problem, bo to jakieś tam inflacja, ekonomia nie jest taka prosta chyba, ale ja też się na niej nie znam, więc spoko. Ja Wam powiem, co by to było, bo ja sobie myślałam też o tym, co by to był za program i ja w ogóle bym potrzebowała takiego kompleksowego jakiegoś programu, który w ogóle na przykład skanuje moją lodówkę i wszystkie półki, które mam w kuchni i mi układa na przykład jadłospis na miesiąc i mi tylko wysyła takie powiadomienia, co mam dokupić i po prostu taka zbilansowana dieta w ogóle, ja tylko tak mniej więcej ustawiam, czego tam bym więcej chciała, jakich smaków powiedzmy, i który by wymyślał za mnie po prostu obiady, śniadania i kolacje. Bo to jest w ogóle, nie, gotować to już nawet nie, serio, to już nawet nie chodzi o gotowanie, tylko po prostu o wymyślanie tych dań. Słuchajcie, a co Wam by się jeszcze przydało? Program przedłużający dobę do 48 godzin? Oj, zdecydowanie. To właśnie wczoraj powiedziałam do mojego męża, że ten weekend był o jeden dzień za krótki, zdecydowanie. Bot sprawdzający wszystkie zdalne prace, odpowiadający na maile, okej. Okay. Znaczy to się częściowo jakoś da zrobić chyba, aczkolwiek nie jest pewnie, nie jest proste technologicznie. Co jeszcze, słuchajcie? W ogóle, to ja Wam powiem taką rzecz a propos bota, bo nie wiem, czy wiecie wszyscy i czy dotarła do Was taka informacja, że na stronie cyfrowego dialogu, na naszej stronie jest bot, który odpowiada na pytania dotyczące edukacji zdalnej i to bardzo sensownie odpowiada, jest przygotowany przez edukatorów, edukatorki, możecie sobie z różnych organizacji, możecie sobie wejść. Wiem, Krysia, super, fajnie, że wiesz, ale dla tych, którzy nie wiedzą, bardzo polecamy. Tworzyliśmy takiego bota i można z niego korzystać. Może on podpowiada różne pomysły na lekcje w różnych obszarach, na wykorzystanie różnych narzędzi w różnych sytuacjach i bot ma na imię Edzia, tak, dokładnie. Słuchajcie, czy ktoś z Was chce się jeszcze podzielić pomysłem na program komputerowy, który nie istnieje, a który, wiecie, taki może być nawet bardzo science fiction, słuchajcie, który robiłby coś takiego, co ułatwiłoby Wam życie. Dajcie znać, czy jeszcze coś tam piszecie, czy jeszcze coś Wam przychodzi do głowy.
Myślałam też o takim programie, który byłby połączony z jakimś robotem i robiłby masaże po prostu takie, że w ogóle, że zanim się pojawi na przykład jakiś ból w kręgosłupie, to on już po prostu jakiś taki człowiek by miał wszczepione jakieś takie chipy i od razu tam wysyłany byłby sygnał i on by od razu podbiegał i masował, zanim tam się pojawi jakiś ból. Słuchajcie, czy ktoś z Was jeszcze coś? Nie widzę, aczkolwiek może jeszcze pomysły, jeszcze kiełkują. Ja Was zapraszam i zachęcam zawsze do takich zabaw i do takich pomysłów, bo one też otwierają naszą głowę. Przenoszenie w przestrzeni, no tak, to jest zdecydowanie, to się nazywa jakoś, tylko teraz oczywiście wypadło mi z głowy to słowo. Teleportacja, tak. Ja mam nadzieję, że kiedyś to wymyślą, zdecydowanie. Słuchajcie, bo to jakby nasza kreatywność zdecydowanie potem przekłada się na kreatywność uczniów, więc my dbajmy też o to, po prostu pamiętajmy. Translokacja i też jakaś bilokacja, żeby być w dwóch miejscach jednocześnie, to też by się przydało. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, koniec żartów, kończymy rozgrzewkę. Mam nadzieję, że wasze neurony, chociaż wiem, że w całym dniu, ale wasze neurony gdzieś tam iskrzą i są gotowe na dawkę wiedzy. Dzisiejszy rozkład jazdy, słuchajcie. Ja w ogóle jest taki, wygląda nudno strasznie, ale mam nadzieję, że nie będzie nudno, bo w ogóle to, na co ja mam wielką, wielką nadzieję, to jest jakby wasze włączenie się w ten webinar i wasze włączenie się w to spotkanie. Ja zaraz powiem w ogóle jakby klucz, o kluczu tego spotkania, potem powiem trochę o książkach takich stricte dla dzieci, książkach dla dorosłych, o kodowaniu dla dzieci i nie tylko, książkach dla dorosłych, które są edukacjami, inspiracjami edukacyjnymi i potem o różnych książkach online, różnych wartościowych publikacjach, których nie trzeba kupować, tylko za darmo można je sobie ściągnąć z internetu i które na pewno pomogą Wam w drodze jakby związanej z nauką programowania. Okej, okay, to słowem wprowadzenia. Słowo wprowadzenia jest takie, że nie wszystkie książki, o których tu dzisiaj powiem, przeczytałam. Niektóre z nich miałam tylko w ręce, niektóre po prostu wygooglowałam i jakby zapoznałam się powiedzmy z opisem, ale wrzuciłam, bo uznałam, że są w jakiś sposób ciekawe, wartościowe i jakby mieszczą się powiedzmy w jakiejś takiej ciekawej kategorii książkowej. Drugie ważne zastrzeżenie, słuchajcie, jest takie, że nie ma na tym webinarium jakby wszystkich książek, które na temat kodowania i wokół kodowania są dostępne w Polsce. Jakby nie ma z nich z dwóch powodów. Po pierwsze, w ostatnich latach wyszło tych książek po prostu masa, wyszło bardzo, bardzo dużo. Część z nich jakby w ogóle nie ma sensu kupować i też powiem dlaczego nie ma sensu kupować. To jest jedna rzecz, jest ich po prostu masa, a druga rzecz jest taka, że no właśnie, że część z nich no ma jakby albo wątpliwą jakość, albo w ogóle treści, które są bardzo odtwórcze i które jakby da się znaleźć w zupełnie inny sposób, niekoniecznie kupując papierową książkę. Więc tak, to o czym powiedziałam, to ja będę część książek, dużą część książek po prostu pokażę, tutaj zniknie prezentacja i będę o nich gadać, będę pokazywać je do kamery, żebyście sobie mogli też pooglądać, nie kupować jakby kota w worku, tylko też obejrzeć sobie trochę te książki i trochę z nimi pobyć. Właśnie chciałabym, żeby to nasze spotkanie było też takim byciem z książkami i taką rozmową. Ostatnio miałam takie webinarium, które też było o książkach, słuchajcie, i ono się w ogóle zmieniło w taką godzinną burzę mózgów. Ja byłam po prostu spocona jak mysz po tej godzinie,
My mamy teraz 2 godziny, więc mamy troszkę więcej czasu i możemy sobie na spokojnie tutaj o książkach i różnych publikacjach porozmawiać. Część z nich, przypuszczam, tak przypuszczam, może niekoniecznie, ale część z nich może być dla Was zaskakująca, że się znalazła jakby w tym zestawieniu. No ale mam nadzieję, że przekonam Was do tego, że one też w nauce programowania mogą być przydatne. Dzień dobry, nie ma sprawy, nie ma sprawy, na webinarium można się troszkę spóźnić, akademicki kwadrans, nic się nie stało. Okej, dobra, to słuchajcie, lecimy. I teraz chciałam powiedzieć, pierwszy blok książkowy to są książki dla najmłodszych. To są książki dla dzieci, chociaż nie wszystkie, bo niektóre to są jakby, no dobra, zresztą zaraz zobaczycie. I tutaj też od razu powiem, że trochę nie brałam pod uwagę takich książek, które są dla młodzieży, już dla starszych dzieci, dla takich dzieci już jakby ze starszych klas szkoły podstawowej. Chciałam się skupić na tym, co może być przydatne tak naprawdę w pracy z takimi dzieciakami, z jakimi wy pracujecie, czyli w klasach 1-3, też z przedszkolakami być może. Okej, słuchajcie, pierwsza książka, o jakiej chciałam Wam opowiedzieć, zaraz Wam ją pokażę, to jest książka Lindy Lucas, Hello Ruby, programowanie dla dzieci. To jest jej pierwsza książka, ona wyszła parę lat temu, właściwie, kurczę, nie powiem Wam, ile to było lat temu, ale to była jedna z pierwszych takich książek właśnie o programowaniu dla dzieci na polskim gruncie, która naprawdę była taka mega wartościowa. Warto sobie w ogóle jakby pogooglować też, zanim się sięgnie po tę książkę, pogooglować też trochę, poczytać w ogóle o postaci Lindy Lucas. Ona ma na YouTubie i mam nadzieję, może Basia to wrzucisz, jak uda Ci się to wyszukać, The Poetry of Programming, poezja programowania. To jest taki filmik TED, w którym ona... Czy będą linki? Tak, tak, mam nadzieję, że Basia tutaj będzie wrzucać też linki, a potem do niektórych rzeczy ja też będę wrzucać linki. A linki do książek, właśnie z tym mam problem, ale może, bo wiecie, jakby link do książki to jest zawsze link do jakiejś księgarni, więc ja nie chcę robić reklamy, ale okej, może jakoś randomowo wam to tutaj powybieramy i przekażemy. Jedna rzecz, którą mogę na pewno zrobić, to po prostu zrobić taki spis tych wszystkich książek i dołączyć do tego nagrania. Okej, słuchajcie, ta książka tak wygląda. Część z Was pewnie ją zna, tak myślę. Jeżeli ją znacie, słuchajcie, to napiszcie też na czacie. Programowanie dla dzieci i to jest ważne, co mnie bardzo ujęło w tej książce, co mi się bardzo podoba i jakby cenię, o super, widzę, że część z Was ją ma i zna. Co ja w nim cenię, to jest to, że słuchajcie, to jest fabuła. To nie jest taki podręcznik, jakby taki to nie jest książka podręcznikowa, tylko i wyłącznie, czy też jakby zbiór, nie wiem, kart pracy, zadań, tylko to jest historia. To jest historia dziewczynki o imieniu Ruby. I to jest dla mnie też bardzo ciekawe i fajne, że właśnie bohaterką tej książki jest dziewczynka. Super, bo Basia wkleiła też stronę tych książek po polsku i tam są fajne materiały też do ściągnięcia. Możecie sobie tam też zerknąć jak najbardziej. To, co mnie w tej książce ujmuje, to jest właśnie zachęta do odkrywania, kombinowania. Bardzo duża tu jest pochwała takiej dziecięcej właśnie ciekawości, tego dopytywania, dlaczego, takiej przenikliwości. Super, fajne. I jakby do tej fabuły, do tej opowieści właśnie o dziewczynce Ruby, w ogóle fajnie też graficznie to jest bardzo zrobione, do tej opowieści o dziewczynce są dołączone właśnie ćwiczenia. Tutaj na końcu są różne ćwiczenia.
bardzo ciekawe, fajne pomysły na różne gry, zabawy, też właśnie związane z codziennym życiem i taką dziecięcą wyobraźnią, dziecięcą kreatywnością. I przy okazji, słuchajcie, ta książka jakby bardzo rzetelnie uczy różnych programistycznych pojęć w bardzo taki naprawdę bardzo sensowny sposób tłumaczy różne koncepcje programistyczne. I ona w ogóle, uwaga, uwaga, słuchajcie, ona ma taki znaczek, o, tu wam pokażę, aha, bo ja tu, to jest odwrotnie, ona jest dedykowana jakby dzieciom 4 do 8 lat. I powiem wam taką ciekawostkę, że czytałam ją dzisiaj mojej 2,5-letniej córce i była naprawdę zafascynowana tą historią. Bardzo, bardzo się jej podobała. Więc jakby język tej opowieści jest naprawdę dostosowany do małych dzieciaków. Zresztą spójrzcie, tutaj jakby nie ma tego tekstu dużo. Ona nie jest właśnie jakaś przeładowana, więc nawet w przedszkole czy pierwsze klasy szkoły podstawowej do zabaw, różnych aktywności, jak najbardziej, bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie ma sprawy, wszystkie spóźnienia tutaj Basia ogarnia, jest tutaj link do listy obecności, proszę się tylko wpisać i rozgościć. Okej, okay, więc tak, ta jest o programowaniu. Co prawda ona się nazywa Hello Ruby i jakby autorka bazuje właśnie na języku Ruby i trochę opowiada o Pythonie i jest chłopiec w tej książce, właśnie. Dlatego napisałam też, że to jest dziewczęca bohaterka, a nie tylko, bo to są różni bohaterowie, są zwierzęcy bohaterowie, jest chłopiec, tak, jest tata, który też jest taką fajną, ciekawą postacią, która właśnie wprowadza tę dziewczynkę w świat tych przygód. Tak, jest chłopiec w dżunglu, w ogóle pomysł na wiecie, nazwanie postaci takim typowym nazewnictwem programistycznym, bo Django to jest taki framework do programowania w Pythonie. Jest w ogóle, to są takie też smaczki dla osób, które jakby programują na takim wysokim poziomie. Bardzo, bardzo ciekawe. I analogicznie, słuchajcie, druga propozycja to jest druga książka Lindy Lucas, która też składa się dokładnie właśnie z opowieści, czyli pewnej fabuły i ćwiczeń. I tutaj tak samo jest zachęta do kreatywności i ona jest troszkę też moim zdaniem tak jest, zresztą na okładce, ona jest troszkę dla starszych dzieci. Ona się nazywa Poznaj wnętrze komputera. Tu jest opowieść o Ruby, która spotyka się z myszką i ta myszka wciąga ją tutaj do środka komputera i pokazuje jej różne zasady, według których właśnie komputer działa. To jest też w taki bardzo fajny, bajkowy sposób pokazane. Co jest ważne, to faktycznie ona jest taka bardziej specyficzna, bardziej skupiona też na takim technicznym języku, na różnych takich technikaliach związanych z budową komputera. Natomiast jakby pokazuje to wszystko, naprawdę takie bardzo skomplikowane koncepty w super sposób. Jakby to jest, tu są różne ćwiczenia. Tutaj jest też takie ćwiczenie, które być może część z was zna. Budowanie własnego laptopa, budowanie własnego komputera. Też bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Słuchajcie, jeżeli macie te książki, jeżeli pracowaliście z nimi, z dzieciakami, i macie jakieś refleksje na ten temat, to ja też bardzo, bardzo was zachęcam, żeby się tym dzielić na czacie, jeżeli właśnie coś wam się sprawdza, coś wam się nie sprawdza. Jest oczywiście programowanie własnego systemu operacyjnego, też nie tylko w komputerze, ale na komórce.
obitach. No generalnie, słuchajcie, jakby to jest coś, co ja kocham, dlatego że ja bardzo lubię po prostu jakby rzetelnie tłumaczyć, czym jest programowanie i rzetelnie bardzo jakby przekazywać taką wiedzę od, jakby uważam, że ona jest super fajna, jeżeli się ją zaczyna od takich najmniejszych podstaw, czyli jakby tego, że komputer działa na zasadzie właśnie zer i jedynek i potem jakby to się dopiero łączy właśnie w jakieś języki programowania. Uważam, że to jest super fajne, jak dzieciaki to wiedzą i właśnie od takich mega, bardzo, bardzo jakby podstawowych podstaw zaczynają. I ta książka jest też super do tego, żeby to pokazywać. Więc ją też bardzo polecam. Okej, odkładam tutaj to teraz z mojej kubki i chciałam wam... Aha, tak, Kasia pisze, że na www jest mnóstwo materiałów z Ruby, również do druku i że twoje dzieciaki uwielbiają wymyślać swoje urządzenia i systemy. Tak, właśnie, mówiłam już na tej stronie, którą Basia wcześniej rzucała, czyli helloruby.com, ale tam jest łamane chyba przez PL, tak, że są właśnie materiały do druku. Kilka lat temu, jakby z Iwoną Brzuską-Złotnicką byłyśmy właśnie na pierwszej naszej skreczowej konferencji w Amsterdamie i tam właśnie była Linda Lucas i byłyśmy na jej warsztatach właśnie stworzenia takiego w duchu design thinking swojego komputera. I naprawdę, słuchajcie, te książki są zrobione świetnie metodycznie, świetnie merytorycznie i jakby widać w nich takiego wielkiego ducha, wielką pasję do pracy z dzieciakami i z programowaniem, z komputerami. I też wielką taką mądrość jakąś, która dobrze się z tym pracuje. Aha, i właśnie wtedy na tej konferencji podeszłyśmy do Lindy i powiedziałyśmy, że to jest w ogóle fantastyczne, że cudowne, że chcemy tę książkę i tak dalej. I ona nam wtedy powiedziała, że ta książka się tłumaczy na język polski, więc jak tylko wyszła, to sobie ją kupiłyśmy i od tego czasu po prostu bezczelnie reklamujemy. Ale jest co, więc nikt nam za to nie płaci. więc naprawdę szczerze z serca Lindę Lucas polecam. Okej, słuchajcie, kolejna książka to jest książka z okienkami komputer i programowanie. I moim zdaniem, zaraz wam ją pokażę w ogóle, jak ona wygląda, moim zdaniem to jest taka trochę książka, która się właśnie nadaje od takiego całkiem malucha do ucznia szkoły podstawowej, ale też ona nie jest dla mnie jakoś bardzo tak poukładana, jest raczej taką zachętą, jakąś zajawką do dalszych aktywności i w niej jest też bardzo, bardzo dużo różnych zagadnień pomieszanych, od budowy komputera, przez programowanie, jakby internet, historię komputerów. Jest też pokazane trochę Scratcha, ale ona jest jakby takim liźnięciem po tych tematach. Zaraz wam pokażę, słuchajcie, jak ona wygląda. To jest ta książka. Komputery i programowanie, książka z okienkami. Znacie, macie, korzystacie? Jeżeli tak, słuchajcie, to koniecznie napiszcie. Już wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Moje okienka tutaj są wszystkie pootwierane już. Ona jest dla mnie osobiście, ona jest dość chaotyczna. I ja tak naprawdę też napisałam, że ona jakby jest od malucha do ucznia SP, dlatego że, o, Basia wkleja linki z Ceneo, no to jest super, super Basia, bardzo Ci dziękuję za to. Ona dla mnie jest trochę chaotyczna, właśnie to już powiedziałam. Aha, i przez to, że właśnie to jest, ona jest niby z okienkami, więc wiecie, taka zajawka w ogóle, na okienka to ma właśnie też zajawkę moja 2,5-letnia córka, no ale jakby sama treść tej książki jest dla niej za trudna, więc nie wiem, czy dziecko, które jakby treściowo ogarnia tą książkę, nie jest z kolei za duże na okienka i nie pomyśli sobie, że w ogóle, że lamerstwo po prostu, że okienka jakieś tutaj otwieranie, no nie wiem.
powiem szczerze, że nie wiem, czy okienka są fascynujące. Natomiast jakby niektóre koncepcje takie programistyczne związane z budową komputerów tłumaczy w bardzo ciekawy sposób i warto jakby wziąć jakieś inspiracje. Na przykład, słuchajcie, jest taka bardzo fajna rzecz o zmiennych. Tutaj zmienne są pokazane jako takie pudełeczko i to jest w ogóle super. To są takie super akcenty też w tej książce, które bardzo ładnie, no bo jednak właśnie w okienkach się zmieści bardzo dużo treści. Tu są takie właśnie sortowanie jakichś rzeczy. No jest ona na pewno napakowana wiedzą. Powiem szczerze, że ja już też ją przejrzałam parę razy, ale jakby za każdym sięgnięciem po nią trochę co innego widać. Więc jakby... No, myślę, że można z nią robić ciekawe rzeczy, aczkolwiek właśnie bardziej jakby albo dla swoich prywatnych dzieci, albo właśnie bardziej jako taką zajawkę, jako zaproszenie do jakiegoś tematu. Słuchajcie, ja was, przepraszam, muszę zapalić światło tutaj w tym pomieszczeniu, w którym jestem, bo się zorientowałam, że po prostu nie... zaraz nie będzie widać, co ja wam tutaj pokazuję. A to by było nie o co nam chodzi. Dobra. No i słuchajcie, książka po prostu petarda w ogóle. Ukochany typ publikacji, co już pewnie zorientowaliście się po Lindzie Lucas, że w ogóle fabuła związana z tym wszystkim dla dzieciaków to... No kocham, naprawdę. Przyznam, że tej książki nie odkryłam sama. To jest książka Dziki Robot Petera Browna. Pokazała mi ją Mariola Fick, którą część z was kojarzy, też jest trenerką w projekcie Zaprogramuj Przyszłość. Wysłała mi ją kiedyś. Powiedziała, że jest świetna i super i w ogóle. Ja jakoś wtedy nie miałam w ogóle głowy do tego, żeby się dowiadywać, co to jest ta książka, ale jak okazało się, że mam prowadzić takie webinarium, zamówiłam ją sobie, no i słuchajcie, po prostu opad szczęki, naprawdę. Widzicie, ona jest gruba i ona jest taka już dosyć treściwa, więc pewnie dla trochę starszych dzieci. Natomiast tak, co tu jest bardzo ciekawe, fajne, ważne? Zderzenie natury i technologii, sztucznej inteligencji i instynktów. W ogóle to, co autor gdzieś sam napisał, że w pewnym momencie, aha, w tej książce tam na końcu, w posłowie napisał, że bardzo, ale to bardzo jakby w pewnym momencie zafascynowało go to, jak zwierzęta są podobne do robotów. Dlatego, że zwierzęta właśnie działając jakby instynktownie wykonują jakiś pewien taki wgrany kod, coś co jakby natura im wgrała i bardzo fascynowało go takie zagadnienie jak właśnie sztuczna inteligencja, czyli jakby istota też napędzana pewnym kodem, jak zachowywałaby się w zetknięciu właśnie z dziką naturą i zwierzętami. To jest w ogóle... super, super też jakby kreatywne podejście i super ćwiczenie na wyobraźnię. Co jest fajne w tej książce, właśnie nawet w pracy z trochę młodszymi dzieciakami, to są bardzo krótkie rozdziały. Ona sama w sobie jest dosyć długa, natomiast każdy rozdział to jest trochę coś innego i część z tych rozdziałów można czytać osobno, są dosyć krótkie. I też właśnie każdy zawiera w sobie jakąś puentę, czy jakieś zagadnienie, właśnie z jakiejś strony ukazuje jakiś taki problem, co może być jakby zachętą do dalszych działań. I co jest też niesamowite, słuchajcie, w tej książce, to jest to, że w niej jest tyle emocji. Po prostu, słuchajcie, tam jest taka historia opisana, bo ja to w ogóle płaczę na filmach, książkach i tak dalej, ale słuchajcie, no ta książka, no masakra, po prostu też ona się super nadaje właśnie do tego, żeby rozmawiać z dzieciakami o bardzo wielu rzeczach.
o programowaniu, o sztucznej inteligencji, o technologii, o właśnie o emocjach, o ekologii. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was przeczytał już i coś z tym zrobił, albo ma jakieś swoje przemyślenia, to też dajcie znać. Jak najbardziej, słuchajcie, czekam też na Wasze polecenia. Okej, dobra. To tyle by było z takich absolutnych perełek, chyba, o których chciałam powiedzieć dla dzieciaków. I teraz będzie trochę takich książek, trochę dla dzieci, ale też trochę dla dorosłych pracujących z dziećmi. I tych już nie będę pokazywać, ale jakby będę o nich trochę gadać. I jakby Basia też wrzuciła jakiś link, to będę super, super mega wdzięczna. Tutaj jakby na tym slajdzie widzicie zebranych kilka takich propozycji na książki, które dotyczą konkretnych języków albo konkretnych narzędzi. Po pierwsze, to jest książka, która jakby jej nie, tych książek nie mam tutaj ze sobą, więc musicie sobie je zobaczyć na internecie. Pierwsza książka to jest książka, którą Wam w ogóle polecam, bo to jest książka Kodowanie dla dzieci Marka Scotta i ja, mimo że nie mam jej, to kiedyś trzymałam ją w rękach i ma tak dobre recenzje na tak wielu stronach i też bardzo wielu rodziców się super o niej wypowiada na różnych stronach właśnie związanych z czytaniem dzieciaków i edukacją domową też, więc Kodowanie dla dzieci Marka Scotta, ona ma taką czerwoną okładkę też z robotem, to mogę polecić. To jest też nauka Scratcha i Pythona. Jest też książka Młody Mistrz Programowania, Języki Balti i Scratch dla dzieci. Jest też taka książka Programowanie dla dzieci, wydana przez Coder Kids. Ona ma dwie części. Też jak sobie wpiszecie, to są Programowanie dla dzieci, gry w Scratchu i Programowanie dla dzieci, część druga, to są animacje w Scratchu. I trzecia część to jest seria Programowanie na wesoło, PWN-owska. To jest taka seria z ramką. Też to są takie książki, gdzie jest Scratch, gdzie jest kodowanie z Pythonem, gdzie jest... co tam jeszcze jest? Chyba też z Ruby. No sporo, sporo różnych, słuchajcie, tam języków. Jest też Arduino, PWN, Programowanie na wesoło. Tylko to też są już trochę dla starszych dzieciaków książki. Czemu ja traktuję je tak po macoszemu w ogóle? Bo już wam mówię, bo jakby w ogóle to ja uważam, że nie ma trochę sensu kupować książek, które są jakby o konkretnych narzędziach i konkretnych językach, jakby dedykowane tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, jakby po pierwsze. Po pierwsze dlatego, że te narzędzia i te języki się zmieniają. I na przykład część z tych książek jest poświęcona Scratchowi w wersji 2.0, a teraz już mamy wersję 3.0. No i tam są jakby różne różnice. Różne różnice, na przykład. Okej. Są różnice. Oczywiście one jakby nie robią jakichś takich zasadniczych, że nie nauczymy się niczego, ale no. Druga rzecz, dlaczego ja nie jestem fanką kupowania takich materiałów poświęconych jednemu językowi, a dlatego, że jest bardzo dużo, ale to bardzo dużo, ale to jeszcze raz powtórzę, bardzo dużo darmowych materiałów dotyczących nauki programowania w tych konkretnych narzędziach. I słuchajcie, ja wam wkleję, znaczy będzie jakby cała na tym webinarium, ta ostatnia część właśnie będzie poświęcona temu, gdzie szukać tych darmowych materiałów na takie przewodniki po opisaniu różnych projektów w tych narzędziach.
Widzę, że Basia, tutaj bardzo dziękuję, że dzielnie googlujesz i wklejasz. Więc jakby można jakoś tak poglądowo sobie zerkać do nich gdzieś tam. Jeżeli kupujecie je na przykład do biblioteki, to okej. To one są naprawdę w porządku. Natomiast jeżeli dla siebie i jakby z myślą wykorzystania na lekcjach dla dzieciaków i jakby właśnie czerpania z wiedzy czy też inspiracji z takich książek, to myślę, że jest dużo lepszych sposobów, żeby to robić. Okej. Słuchajcie, następne. Basia wrzuciła właśnie przykład, jak wyglądają te PWN-owskie programowanie na wesoło. Bardzo Ci dziękuję, Basiu. Kolejna, słuchajcie, duża taka jakby pula książek związanych z programowaniem czy też kodowaniem dla dzieci, to jest kodowanie offline i łamigłówki. No i ja Wam tutaj wypisałam też, to jest w ogóle chyba nawet nie wiem, to jest ułamek bardzo mały, słuchajcie, tego, co jest dostępne na rynku. Oczywiście to jest kodowanie na dywanie, a nie świć. Jest tam dużo wiedzy na pewno, to są bardzo takie rzetelne rzeczy. Więc, i to jest w ogóle chyba jedna z pierwszych książek takich o offline'ie na polskim gruncie. To jest taka klasyka, to jasne, jak najbardziej. Pojawiły się po prostu jak grzyby po deszczu, na boomie, po prostu na fali nauki programowania, różne pozycje. Kodusie nauka kodowania Elżbiety Dędzy. Nie znam tego, słuchajcie, ale miało dosyć dobre miało opinie. O, Kasia pisze, że zna. Słuchajcie, jeżeli właśnie znacie jakąś książkę z tych, o których ja mówię, korzystacie, macie jakieś przemyślenia na temat jej, czy warto, czy nie warto, to też proszę Was, napiszcie na czacie. Tam wcześniej nie powiedziałam o tym, ale była jeszcze w nawiązaniu do Robota, były opowieści Błękitnego Psa o tym, że bardzo dużo emocji. Okej. Słuchajcie, piszecie, że macie, Kodusie. No i jak? Napiszcie, czy warto kupić, czy nie warto. Bardzo dużo warto. Kasia pisze, że warto. Okej, to super. Rozumiem, że. O, wszystkie są fajne. Kto kolorowanki? Okej, dobra. Właśnie, słuchajcie, te książki, które tutaj wkleiłam, ten trening intelektu dla dzieci i super pamięć dla dzieci, Mechło Paulina i Kosmala Roxana, one też są fajne, mają ładną oprawę graficzną, są tam ciekawe zadania. Tylko jakby te wszystkie książki właśnie, w których są łamigłówki, dyktanda, jakieś właśnie kolorowanki związane z kodowaniem, zadania i tak dalej, logiczne różne, moim zdaniem jakby też jest tego po prostu tyle materiałów różnych na internecie dostępnych za darmo, że ja mam wątpliwość, czy warto to kupować. Chociaż z drugiej strony mówi to osoba, która korzysta tylko i wyłącznie z przepisów na internecie, a kupuje milion książek kucharskich. Ale jakby wiecie, to jest podobna kwestia. Można to kupić, okej, oczywiście. Jest tutaj dużo, dużo fajnych rzeczy. Ale można też z powodzeniem naprawdę korzystać z tych dostępnych, otwartych zasobów, o których też będę dzisiaj mówić. Kasia pisze też o tym, że ma wszystkie części Ani Świć. Tak, i myślę, że te książki naprawdę są taką klasyką, jeżeli chodzi o kodowanie offline. Aczkolwiek właśnie też Kasia chyba wkleiła tutaj, jeżeli nie znacie i nie wiecie o tym, to Ania Świć prowadzi też bloga właśnie kodowanienadywanie.blogspot.com. I tam jest mnóstwo, 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 mnóstwo materiałów i różnych rzeczy związanych z offline'em. I tak samo na tej stronie bodajże Uczymy Dzieci Programować, chyba EduSensa, też jest mnóstwo materiałów dostępnych za darmo. Część jest płatnych, ale część jest dostępnych za darmo i też można sobie je
ściągać. Aha, słuchajcie, jeszcze do tej poprzedniej, do tego poprzedniego slajdu, wyświetlę go, aż go wyświetlę, słuchajcie, bo powiem wam jeszcze coś bardzo ciekawego. Właśnie, powiem wam coś ciekawego, że jak w ogóle w Polsce zaczynało się kodowanie dla dzieciaków, zaczynała się nauka programowania, te powiedzmy tam 7-6 lat temu, i mistrzowie kodowania wtedy wydali na Wikipedii swoje pierwsze takie scenariusze w języku polskim, to potem te wszystkie książki, które dotyczyły Scratcha, to były po prostu przedruki tych scenariuszy. Dlatego, że te scenariusze były dostępne na takiej bardzo wolnej licencji do korzystania, nawet komercyjnego, więc potem jakby różne wydawnictwa je brały, ubierały w książkę, dorzucały jakieś tam ilustracje i po prostu wydawały. Więc też pewnie dlatego, pamiętając tę sytuację, mam dużą, nie że niechęć, ale jakby z dużą rezerwą podchodzę do tego typu publikacji. Kasia tutaj wkleja super sprawy. Matma inaczej, kodowanie, czyli pomysły na przełamanie lekcyjnej rutyny. Nie znam tego, bardzo dziękuję za te linki i zaprzyjaźni się z algorytmami. Dla starszych dzieci, ale poleca Kasia, super, dzięki. I jeszcze dyktanda graficzne. Widzę, że jest tutaj link do dyktant graficznych. Super, Kasiu, bardzo dziękuję za linki i czekam, jeżeli ktoś z was ma takie publikacje, którymi chce się też podzielić, to jak najbardziej. Akurat Kasia trafiła tak, że o żadnej z tych książek nie będę mówić i nie mam, więc super, tym bardziej bardzo, bardzo dziękuję. Okej, słuchajcie, kolejny taki dział książek, które są dookoła kodowania i pewno, które jakby tak specyficznie dosyć się ujmują, to jest tak, seria Tajemnice kodowania i to jest bardzo ciekawe i fajnie rozwiązane, dlatego że są trzy części, edukacja matematyczna, edukacja polonistyczna i edukacja społeczno-przyrodnicza. I jakby to jest też coś, o czym my w projekcie, mam nadzieję, mówimy dużo i co wyczuliście, że bardzo, bardzo nam zależy na pokazaniu, że kodowanie to nie są tylko i wyłącznie zajęcia komputerowe, że elementy programowania, kodowania powinny się znajdować, jakby, czy mogą się znaleźć w bardzo taki naturalny sposób, jakby w różnych innych ścieżkach przedmiotowych. Więc jeżeli ktoś na przykład tego nie czuje totalnie i jest to dla niego trochę abstrakcyjne, to myślę, że te książki są bardzo fajnie w stanie pomóc. A ta matma inaczej, kodowanie, to nie wiem, czy to nie jest właśnie ta książka jednak, o której Kasia tutaj pisała i wklejała link. Tak, tak, właśnie, Asi Świercz, też uczycielki związanej z Super Belframi. Ona chyba kilka wydała też tych matm inaczej i tych książek z tej serii też jest kilka z tego, co pamiętam. Więc słuchajcie, oczywiście, co ważne, w tych darmowych różnych publikacjach, o których będę potem mówić, też są te nawiązania jakby do różnych innych właśnie ścieżek przedmiotowych. Natomiast, tak jak mówiłam, jeżeli ktoś tego nie czuje i chciałby to mieć fajnie usystematyzowane, to myślę, że ta seria Tajemnica kodowania będzie okej. I napisała Asia z Łodzi, że tajemnice są fajne i że korzysta. Super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos, bo nie mam akurat tego przy sobie, żeby się tutaj rozgadywać o tym. Okej. I kolejne, jakby, i to już jest stricte dla dzieci, bo tamte książki to były właściwie trochę dla dorosłych. Które, aha, słuchajcie, te
Ania pyta, czy te tajemnice kodowania mają jakiegoś autora. One mają różnych autorów. To znaczy, trzeba wpisać tajemnice kodowania, edukacja matematyczna, tajemnice kodowania, edukacja polonistyczna i tak dalej, dlatego że każda część ma innych autorów i autorki. Tak mi się, tak, nawet nie wydaje mi się, tylko po prostu tak jest. Każda z tych serii ma innych autorów. Proszę bardzo. Tak, bo to były trochę też książki właściwie dla dorosłych, które potem służą do pracy z dzieciakami, a to są książki znowu dla dzieci i pomyślałam sobie, że warto byłoby też wspomnieć o tym, co rozgrzewa świat naukowców, no i nie tylko w sumie, czyli sztuczna inteligencja. To jest temat może, który jeszcze w polskiej szkole tak bardzo nie wybrzmiewa, natomiast jakby no jest on bardzo ważny. We wszystkich jakichś takich opracowaniach dotyczących śledzenia trendów, nie tylko edukacyjnych, ale w ogóle takich ogólnoświatowych trendów filozoficzno-społeczno-lifestyle'owych, sztuczna inteligencja zajmuje bardzo, bardzo, bardzo ważne miejsce. Tak naprawdę my też nie do końca jakby wiemy i nie do końca sobie zdajemy sprawy z tego, jak dużo tej sztucznej inteligencji już nam towarzyszy i jak dużo tej sztucznej inteligencji już w naszym życiu jest. Więc tym bardziej myślę, że te dwie książki stricte dla dzieciaków o sztucznej inteligencji będą też ciekawym punktem wyjścia do rozmowy. Bardzo dziękuję. Tu Krysia wrzuciła te tajemnice, link do tych tajemnic kodowania, a Basia teraz wrzuca do Alicji w Krainie Przyszłości. Super, dziękuję bardzo. I ta druga książka to jest sztuczna inteligencja, to o czym dorośli ci nie mówią. Wydaje mi się, słuchajcie, że ta pierwsza książka, czyli Alicja w Krainie Przyszłości, to jest książka dla trochę młodszych dzieci, ta druga jest dla ciut starszych. W ogóle ja polecam wam, jeżeli na przykład nie macie jak sprawdzić sobie, nie wiem, iść do księgarni, sprawdzić, czy do biblioteki, sprawdzić jakieś książki, to ja zawsze robię tak, że jak na przykład kompletuję jakieś zamówienie dla mojego własnego dziecięcia i nie chcę się naciąć na coś, czego potem nie będzie chciała tknąć, to zawsze sobie, słuchajcie, wpisuję tytuł i w Google wybieram sobie grafikę. I bardzo często jakby duży wycinek książki można sobie podejrzeć i zobaczyć mniej więcej właśnie, co tam w tej książce się znajduje. Więc to jest taka rzecz, która być może nie jest oczywista, ale jeżeli mówimy o programowaniu i komputerach i o dzieciach, to ja bardzo, bardzo, słuchajcie, polecam, żeby sobie do tych książek zajrzeć, żeby o nich trochę z dzieciakami porozmawiać. Dobra. To jeszcze myślę, bo potem sobie zrobimy przerwę, ale myślę, że jeszcze przed tą przerwą opowiem o książkach dla dorosłych, stricte właśnie o nauce programowania dla dzieci. Tych książek nie jest tak dużo, wbrew pozorom, i nie mówię tutaj o książkach, które są takimi ćwiczeniami, typu właśnie Ani Świć i tak dalej, czy też takimi bardzo metodycznymi i też kartami pracy, tylko myślę o takich książkach jakby na takim metapoziomie, pokazującym w ogóle też trochę po co to robimy. Chociaż w sumie to jedna jest taka, a druga jest taka, no ale dobra, zobaczycie. Jedna z książek, o której chcę wam powiedzieć, to jest książka, która jest w ogóle bardzo stara. Można ją kupić, ona jest wydana w ogóle w Polsce w 96 roku, a żeby was nie skłamać, tak, pierwsze wydanie zagraniczne to jest 1980 rok. Ta książka jest starsza ode mnie.
Więc można by się zastanawiać, o czym ja wam tu w ogóle mówię. Mamy rok 2020. Więc o czym ja tu wam mówię, ale zaraz wam powiem, o czym chcę powiedzieć. Tylko przeczytam Renatę, która poleca całą serię to, o czym dorośli ci nie mówią. Super. Też dziękuję za to polecenie. Zbieram takie perełki książkowe. Słuchajcie, to jest książka Seymoura Paperta, Burze mózgów, dzieci i komputery. Książka napisana właśnie w latach 80. XX wieku. Książka, która jest w ogóle absolutnie prekursorska, wyprzedzająca swoje czasy, no totalnie. No i ona jest naprawdę jedną chyba z takich pierwszych prób uchwycenia tego, w jaki sposób praca z komputerem może wpływać na dziecko. Ale to jest jakby pierwsza z takich prób, która nie deprecjonuje tego kontaktu i nie mówi właśnie o takich ciemnych stronach, typu uzależnienie i tak dalej, tylko pokazuje właśnie o tej kreatywności, jakby pokazuje możliwość bycia kreatywnym, tworzenia, uczenia się. Tak, pokazuje w ogóle właśnie, jak praca z komputerem może wpłynąć na kulturę myślenia. Ona jest głównie o matematyce i takim programie, który się nazywa Logo. Nie wiem, czy część z was pamięta, kojarzy, bo ja na przykład kojarzę Logo, czyli takiego żółwia, który malował, tak, żółwik, dokładnie, żółwika, który malował po prostu różne rzeczy na ekranie, w zależności od tego, co się tam wpisało. Miałam go na informatyce. Więc uważam, że mój pan od informatyki miał bardzo światłe podejście do edukacji. Tak, Basia pisze, że ona jest do znaleziona na Allegro i różnych i podobnych serwisach, tak, lub w bibliotekach. Ja swój egzemplarz, słuchajcie, kupiłam na Allegro za 7 zł. 7 zł w ogóle. Więc to jest książka, którą warto mieć. Ona, jakby czemu? Ja już zaraz powiem czemu. Bo ona generalnie to, jeśli nie czyta jakoś tak super przyjaźnie, ona nie jest do końca beletrystyczna, ani też jakaś taka publicystyczna. Ona jest bardzo matematyczna, wbrew pozorom, i bardzo dużo tutaj jest takiej terminologii matematycznej, też dosyć takiej zawiłej, ale przy tym wszystkim też pokazuje jakby wszystkie te wielkie idee Paperta dotyczące właśnie uczenia dzieci programowania. Wielki szacunek do dziecka w procesie uczenia się pokazuje jakby w ogóle właśnie, jak dzieci współpracują ucząc się programowania, jak uczą się na błędach ucząc się programowania, właśnie jak trenują kreatywność ucząc się programowania. Jedna z rzeczy, które naprawdę są uderzające i o której Papert mówi w tej książce, to jest to, że tak naprawdę tu nie ma dzieci, które by się nie były w stanie nauczyć matematyki, tylko po prostu my nie potrafimy tłumaczyć tej matematyki dzieciakom, bo on twierdzi, że jakby wszystkie te koncepcje rozłożone na takie bardzo, bardzo proste czynniki są do wytłumaczenia każdemu dziecku. To jest bardzo optymistyczna wizja. Natomiast no uważam, że naprawdę, jeżeli uczy się programowania dzieci, to powinno się tę książkę przeczytać, a przynajmniej znać jej autora, czyli Seymoura Paperta, o którym jeszcze będzie dzisiaj mowa. Odkładam i chciałam wam powiedzieć, bo zarzekałam się wcześniej, że to nie będą podręczniki i że książki w ogóle dedykowane jednemu systemowi są takie nie bardzo, ale jest wyjątek i to jest, słuchajcie, oficjalny podręcznik Scratcha Juniora napisany przez Marinę Umar-Schiebers i Michela Resnika. Jak pewnie wiecie, Michel Resnik jest w ogóle twórcą Scratcha i przewodniczącym takiego zespołu badawczego na Massachusetts Institute of Technology.
No on zna te wszystkie rzeczy od trzewi. O, Krysia pisze, że ma podobną książkę Komputer w pracy z dzieckiem, poradnik dla nauczycieli, rodziców i starszego rodzeństwa z 96 roku. Napisz, czy tam są jakieś super rzeczy, o których warto wiedzieć i które warto jest zabrać ze sobą, bo ja wcale jakby nie przekreślam tego, że coś jest z 96 roku, bo uważam, że tak naprawdę jako społeczeństwo bardzo niewiele się nauczyliśmy od 96 roku do 2020, jeżeli chodzi o korzystanie z komputerów. Więc wcale to nie jest tak, że jak książka jest z tamtego czasu, to nic nie wnosi. Okej, wracamy do tego, słuchajcie. O, no i Krystyna napisała, że to jest metodyczna, najlepsza pozycja, więc ja tutaj nie dyskutuję, nie miałam tej książki w rękach, ale może sobie zapiszę i zerknę, bo bardzo lubię takie smaczki. Ja mam akurat tę książkę po angielsku, natomiast ona, o, Basia już rzuciła, bardzo dziękuję. Ona już wyszła po polsku. Ja mam w ogóle, słuchajcie, pokażę coś. To jest w ogóle chyba nie moja książka, tylko Iwony i powinna mi ją odesłać, bo Iwonie się już nie zmieściła w walizce, ale słuchajcie, patrzcie, co tu jest. Tu jest w ogóle autograf Micza Reznika. Bo myśmy te książki dostały na konferencji w Bostonie, właśnie na MIT. I dlaczego ja polecam? To jest podręcznik do Scratcha Juniora, napisany przez twórców Scratcha Juniora, jego całej jakby koncepcji i filozofii. Czyli jakby to jest rzecz, która jest totalnie niespaczona. Czyli pokazuje Scratcha Juniora takiego, jakim właśnie chcieli go widzieć jego twórcy. Jakby z wszystkimi zaletami, których jakby chcą podkreślać też jego twórcy. Tu są bardzo, bardzo proste projekty zaproponowane, bardzo jakby po kolei opisane. Jest tu też właśnie taka obudowa metodyczna związana z tym właśnie, jak wprowadzać różne pojęcia, ale też inspiracje do pracy na różnych poziomach. To jest też fajne i ważne, że Reznik jak coś robi, to on też zawsze pamięta o tych analogiach niskiej podłogi, wysokiego sufitu i szerokich ścian. Czyli niska podłoga to jest bardzo niski próg wejścia do jakiegoś narzędzia i do uczenia się czegoś, czyli każdy może zacząć od czegoś prostego. Wysoki sufit to jest narzędzie, które daje duże możliwości i jeżeli ktoś chce i jest w stanie, to bardzo dużo jakby może różnych, bardzo skomplikowanych nawet rzeczy zrobić. I szerokie ściany, to znaczy, że zarówno dziecko, które interesuje się samochodami, księżniczkami, dinozaurami, motylami i tak dalej, i tak dalej, znajdzie coś dla siebie i będzie mogło z danym narzędziem pracować. I myślę sobie, że w tej książce też bardzo to widać. Powiem szczerze, że ja nie czytałam polskiego tłumaczenia, ale mam nadzieję, że nie spaścili tego i że jest równie dobra jak oryginał. Słuchajcie, mamy 20:03, tak na moim zegarku widnieje taka godzina. Mamy jeszcze godzinę. Moja propozycja jest taka, i fajnie mi się to zawsze sprawdza, żeby zrobić sobie 5 minut przerwy. 5 minut przerwy, słuchajcie, na herbatę, na rozprostowanie, rozciągnięcie się. Dajmy naszemu ciału trochę odpocząć od pozycji siedzącej, bo to nie jest dla niego naturalna pozycja. Więc słuchajcie, 20:04, tak? Więc widzimy się 20:09 na drugiej części tego spotkania i będziemy sobie dalej o ciekawych książkach, mam nadzieję, że ciekawych, rozmawiać. Do zobaczenia, słuchajcie, za 5 minut. Ok? Mam nadzieję, że wybiło 20:09, więc możemy powoli wracać. Mam nadzieję, że mnie widać i że mnie słychać.
Możecie się odezwać na czacie. O, dziękuję bardzo. Widać, słychać. Super, że jesteście. Herbatka. Jest ok. Dobra. Poczekamy jeszcze pół minutki dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli sobie zalać kolejnej herbatki albo dobiec z różnych miejsc w swoich domach. I pojedziemy sobie, pojedziemy i pójdziemy sobie dalej. Ok. Dobra. Ok, ja przyłączam na prezentację. Przyłączam na prezentację i teraz tak patrzę. Aha, dobra, ok, bo to mam w innej kategorii. Chciałam Wam teraz w tej drugiej części naszego spotkania, ta druga część to jakby będzie miała dwie części. Pierwsza z nich to będą książki dla dorosłych, takie bardzo wokół edukacji i tego, co też w nauce programowania jako nauczycielom, edukatorom może się nam przydać. Ale też będą właśnie tutaj te wspomniane wcześniej różne publikacje online, w których można znaleźć różne ciekawe materiały. Dobra, pierwsza rzecz, którą właściwie trochę można by było umiejscowić też w tej poprzedniej kategorii. To jest książka, niestety nie mam tutaj jej i niestety nie ma jej jeszcze po polsku. Ale w ogóle ja bardzo chcę o niej powiedzieć z kilku względów. To jest książka Michela Reznika, Lifelong Kindergarten, Cultivating Creativity Through Projects, Passion, Peers and Play. I to jest książka, która jest jakby w całości poświęcona takiej koncepcji właśnie kultywowania czy też pielęgnowania kreatywności poprzez projekty, pasje, grupę rówieśniczą czy też pracę w grupie rówieśniczej i zabawę. I teraz tak. Czemu jakby mówię o tej książce, mimo że ona jest tylko po angielsku i w ogóle nie, w Polsce pewnie trudno dostępna? Bo po pierwsze mamy, słuchajcie, jako cyfrowy dialog, super rzecz zrobiliśmy ostatnio, a mianowicie jakby na YouTubie znajdują się filmiki, cztery filmiki dotyczące jakby każdej z tych idei. Te filmiki nie są długie, trwają po kilkanaście minut. Właśnie projekty, pasje, rówieśnicy i zabawa. I my te filmiki przetłumaczyliśmy i do każdego z tych klipów, na których Reznik opowiada o tych ideach, napisaliśmy artykuły w kilka osób. I słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo Wam polecamy te materiały. One są na naszej stronie. Basia może też udać się wkleić jakiś link do któregoś artykułu. Natomiast słuchajcie, w ogóle jak się wejdzie na naszą stronę, to one są zaraz blisko w aktualnościach. Ja też dlaczego o tym mówię? Dlatego też mówię o tym, bo jakby bardzo nam zależy, słuchajcie, żeby... O, super, dzięki Basia. Bardzo nam zależy na tym, żeby jakby te idee szerzyć i żeby o nich szeroko opowiadać i żeby jakby wokół właśnie tych idei i takiego podejścia tę naukę programowania sobie opierać. To jest jedna rzecz, dlaczego o tym mówię. Druga rzecz, dlaczego o tym mówię, dlatego że MIIT co jakiś czas organizuje taki darmowy kurs Learning Creative Learning. Ja już go tutaj gdzieś mam otwartego, ten kurs dokładnie. Nie wiem, kiedy będzie
nie wiem, kiedy będzie następna edycja, bo jedna się zaczęła w kwietniu. Niestety ten kurs, słuchajcie, jest po angielsku, ale dla wszystkich, jakby, którzy nie boją się podjęcia wyzwania, to jest naprawdę świetny kurs. On się właśnie składa z filmików, takich wykładów Reznika, też z różnymi ludźmi wywiadów, które też są na YouTubie. Co prawda, no, część jest nieprzetłumaczona, ale można sobie też włączyć napis po angielsku, co trochę ułatwia sprawę. I dużą jakby częścią tego kursu są też takie wyzwania i zadania. I potem dzielenie się realizacją tych zadań na forach z ludźmi z całego świata. I artykuły, które są dołączone do tego kursu, też wszystkie bardzo, bardzo ciekawe. Dlatego chciałam o tej książce powiedzieć. Warto, jeżeli angielski nie stanowi dla Was jakiejś szalonej bariery, bo tam jakby można się wypowiadać, ale nie trzeba. Ja też robiłam ten kurs już parę razy, kończąc go na różnych etapach i z różnym powodzeniem, ale jakby raz się bardziej udzielałam, raz się mniej udzielałam, a raz się w ogóle nie udzielałam i tylko po prostu tam przeglądałam sobie materiały. Wydaje mi się, że te materiały są dostępne nawet jeśli ten kurs nie trwa. Jedynie jak kurs trwa, jesteście na niego zapisani, to dostajecie dostęp też właśnie do tych wszystkich grup, forów, webinarów, spotkań, czatów i tak dalej, które oczywiście są nieobowiązkowe też, więc jakby każdy może wziąć z tego kursu tyle, ile chce. Jeżeli jesteście zainteresowani, a pewnie zainteresowane w większości, to polecam sobie śledzić tę stronę. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, słuchajcie, to jest książka, której w ogóle tytułu nie przeczytam, bo jest tutaj brzydkie słowo. I napisał tę książkę Mikołaj Marcela. Nie wiem, czy o niej słyszeliście może, czy słyszałyście, bo było dosyć głośno o niej jakiś czas temu. Mikołaj Marcela, właściwie mogę powiedzieć, że to jest mój, no może kolega, to przesada, ale znajomy, bo studiowaliśmy razem na polonistyce na Uniwersytecie Śląskim. I Mikołaj tak jakby wdraża teraz w swojej pracy, bo też prowadzi zajęcia z studentami, ale nie tylko, wdraża różne ciekawe pomysły na innowacje edukacyjne. Ja tę książkę mam i słuchajcie, no ja ją bardzo polecam, dlatego że jakby gdyby poskładać w całość, pozbierać taki namysł bardzo, bardzo głęboki i rzetelny jakby nad różnymi problemami i też trendami edukacyjnymi, to wszystko właśnie w tej książce jest. Ona jest głównie jakby kierowana do rodziców, natomiast myślę, że też jakby nauczyciele powinni ją czytać po prostu. Bardzo to jest wszystko osadzone jakby w realiach polskich, bo to jest właśnie też ważne, słuchajcie. Jest dużo książek, które mówią o różnych edukacjach, o różnych edukacyjnych, wiecie, innowacjach, problemach i tak dalej, ale część, jakby większość z nich jest umiejscowiona właśnie, wiecie, albo gdzieś w Szwecji, w Norwegii, w Stanach. Takich publikacji jest dużo. Natomiast, słuchajcie, to jest książka bardzo, bardzo mocno też jakby osadzona na polskim gruncie, polskiej edukacji, naszych polskich różnych realiów. Myślę, że tutaj w ogóle można znaleźć bardzo dużo też inspiracji do pracy z dziećmi. Jest tutaj o tym, jak w ogóle dziecko się uczy, takie najnowsze badania. Jest tutaj o design thinking, czyli o myśleniu projektowym. Jest tutaj o takiej wolności dziecięcej. No bardzo dużo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać pozycję związaną właśnie z tym,
jakby jak w różnych badaniach, trendach wygląda taka nowoczesna, mądra edukacja, to myślę, że ta książka jest bardzo dobrym kierunkowskazem może być. I bardzo ją polecam. To jest w ogóle książka, trochę śmiać mi się chce, bo pewnie wiecie, że w Polsce istnieje taka grupa Superbelfrzy i to jest jakby grupa takich bardzo nauczycieli innowacyjnych, świadomych, w ogóle nauczycieli roku i tak dalej, i tak dalej. I ja się trochę śmiałam, jak książka wyszła, że to jest w ogóle książka, którą powinna napisać ta grupa, w sensie jakby bardzo dużo tego wszystkiego się tutaj znajduje. No ale Mikołaj Marcela wziął i napisał pierwszy i teraz można go cytować. Chociaż prawda jest taka, że to on cytuje w większości tutaj różnych innych ludzi i o różnych nauczycielach też z Polski i ich doświadczeniach w tej książce pisze. Więc polecam. Nie wiem, czy znacie, słuchajcie, jeżeli znacie na przykład, ale przeczytaliście i macie jakieś przemyślenia, to też czekam na wasz znak. Kolejna książka, która nie dotyczy bezpośrednio programowania, ale bardzo dużo mnie dała w moim namyśle nad tym, jakby jak chcę pracować wokół programowania i wokół dzieci i komputerów, o tak może powiem. To jest książka Toma Kelleya i Dawida Kelleya, Twórcza odwaga. Agata napisała, że ma to w domu i jeszcze nie zgłębiła, ale nie wiem, czy Marcele, czy Twórczą odwagę. Moja Twórcza odwaga jest w ogóle taka cała już pomięta i pogięta, bo ja bardzo dużo z niej korzystam. W ogóle Tom Kelly i David Kelly to są bracia i to są jedni z jakby, chyba oni byli założycielami też takiej firmy, która się zajmuje myśleniem projektowym, firmy IDEO. Ja też o tej książce często mówię, często z niej korzystam, powołuję się na nią właśnie w warsztatach właśnie z myślenia projektowego i takich pokrewnych rzeczy. Tak, co jest w niej ważne i co można wziąć z niej do nauki programowania dla dzieciaków? Przede wszystkim w niej jest bardzo fajnie opisana taka rzecz, że każdy z nas jest kreatywny. To znaczy, każdy z nas może być kreatywny i że to nie jest tak, że jedni jakby są bardziej od urodzenia i już po prostu tak są, a inni nie są i już nigdy nie będą. Że to jest nieprawda, że każdy z nas rodzi się właśnie z twórczą odwagą, z kreatywnością i około jakby trzeciego roku życia na skutek jakby różnych socjalizacyjnych procesów po prostu zaczynamy się wstydzić naszej kreatywności i różnych naszych dzieł. I też pokazuje ta książka, w jaki sposób też proces edukacji może zabijać w dzieciach twórczą odwagę i kreatywność. Bardzo dużo jest tutaj sposobów wspierania kreatywności. Dużą część tej książki, znaczy może nie dużą, ale sporą część tej książki zajmują też ćwiczenia w kreatywności, też do przeprowadzenia w grupie. Nie bardzo mogę wam je tutaj chyba pokazać, bo to jest po prostu lity tekst, ale są ćwiczenia właśnie z kreatywności, też z udzielania informacji zwrotnej, które na dzieciakach spokojnie, jakby które z dzieciakami spokojnie da się też przeprowadzać. Jakby na bardzo różnych poziomach te ćwiczenia można realizować. No i w ogóle to jest fundament myślenia projektowego, bo myślenie projektowe to jest jakby można o nim mówić dwutorowo. Z jednej strony myślenie projektowe to jest pewien proces, którego jakby warto się trzymać, a z drugiej strony to jest mindset, czyli jakieś nastawienie. I ta książka to jest właśnie o mindsetie, o optymizmie, o uczeniu się na błędach, o poszukiwaniu jakiegoś sensu w różnych rzeczach, które są wewnętrznie sprzeczne i tak dalej, i tak dalej.
Naprawdę ja bardzo, bardzo ją polecam. Twórcza odwaga, wyzwól własny twórczy potencjał. Mi ta książka jakby pokazała jeszcze bardziej dobitnie, że tak, że każdy z nas, może być kreatywny i że jakby te przekonania o sobie, że jestem albo nie jestem, to możemy sobie jakby w ogóle, wiecie, wsadzić gdzieś tam do szuflady i po prostu kreatywność trenować, tak. Więc polecam, polecam bardzo. Kolejna książka, o której chcę powiedzieć i która pewnie nie jest oczywista, w ogóle dlaczego, dlaczego ja o niej mówię. Nie mam jej, bo pożyczyłam teściowej i jeszcze mi nie oddała, ale to jest książka Richarda Louva, Ostatnie dziecko lasu. Napiszcie, czy ktoś was zna, czy ktoś ją czytał. Dzień dobry z Poznania, jeszcze zapraszamy, zapraszamy, proszę się rozgościć. Spokojnie można dołączyć. Napiszcie, czy ktoś zna tę książkę, Ostatnie dziecko lasu. Dla mnie to była też książka, może nie przełomowa, ale bardzo, bardzo ważna. I też pokazała mi kierunek w ogóle, w jakim myślę, że to wszystko powinno iść w najbliższych latach. To jest książka o tym, czym jest zespół deficytu natury i jak z nim walczyć. Ona jest gruba i ona jest bardzo treściwa. Jest naszpikowana też bardzo konkretnymi przykładami, działaniami na gruncie Stanów Zjednoczonych, ale bardzo ciekawe spostrzeżenia. No i ona jakby, tak, ona jest o tym, dlaczego nic nie zastąpi dziecku autentycznego kontaktu z naturą i też jest o tym, co to w ogóle znaczy autentyczny kontakt z naturą, że autentyczny kontakt z naturą to wcale niekoniecznie jest, nie wiem, tygodniowy biwak w lesie albo jakieś wielkie wyprawy w takie bardzo znane miejsca, parki narodowe, ale że autentyczny kontakt z naturą to jest po prostu samodzielne, autonomiczne odkrywanie natury i obcowanie z naturą przez dziecko jakby w swobodzie i wolności, nie kierowane i nie sterowane też przez dorosłego. No dobra, no i teraz się muszę wytłumaczyć, może nie będzie proste, ale muszę się wytłumaczyć, co to ma wspólnego z programowaniem. Więc słuchajcie, ja sobie tak pomyślałam, bo Louv to w ogóle jest, on jest bardzo, tak, zabrakło mi słowa. On jest bardzo kategoryczny, jeżeli chodzi o technologię i uważa, że to jest w ogóle zło i masakra i po prostu odrzućmy wszystkie smartfony i tak dalej. Ja tak nie uważam. Jakby myślę sobie, że ta książka pokazuje, jak ważne jest, żeby znaleźć balans i żeby też pokazywać dzieciakom i jakby znajdować, właśnie znajdować i pokazywać połączenia między tym, co nas otacza, między światem przyrody, światem natury, a technologią. Myślę sobie, że tutaj w ogóle super są wszystkie aktywności, kiedy wychodzimy z nimi na zewnątrz. Kiedy wychodzimy z nimi na zewnątrz i pozwalamy obserwować, dotykać, słuchać, a potem wracamy do klasy i przekładamy to na jakieś cyfrowe historie. Moim zdaniem to jest absolutnie bezcenne i tak się powinno właśnie działać w dużej mierze, ale też jakby pokazywanie tego, jak można uczyć programowania i w ogóle w jaki sposób świat jest zaprogramowany. Jest taka seria książek, teraz mi się oczywiście przypomniało, że to można połączyć, Matematyka na spacerze, coś w tym stylu. Chyba tak, pewnie część z was też to zna. I właśnie takie badawcze spacery, spacery naukowe, spacery algorytmiczne nawet, słuchajcie, gdzie, nie wiem, układamy szyszki od największej do najmniejszej, albo patyczki. To wszystko jakby można połączyć. Warto mieć na uwadze, że warto
jak już wrócimy do szkół, tak? Że warto wyjść z ławek, że warto nawet właśnie wyjść z budynku szkoły i podziałać na żywym organizmie świata. To jest w ogóle takie, żeby pozwolić dzieciom właśnie ubrudzić się, dotknąć. Ja wiem, że nie wszyscy rodzice zawsze to rozumieją, wiem. I Richard Luft też o tym pisze, że bardzo dużą barierą właśnie w takich działaniach edukacyjnych są rodzice i jakby bezpieczeństwo dzieciaków. No ale ja wiem, że wy wiecie, jak to robić dobrze, po prostu. Więc to jest książka, którą warto znać, którą warto przeczytać i jakby w jej kontekście też zastanowić się właśnie nad swoimi działaniami związanymi z nowymi technologiami. To jest coś, co bardzo, bardzo polecam. I kolejna rzecz, trochę w podobnym duchu, też jej nie mam, bo pożyczyłam koleżance. Peter Gray, Wolne dzieci. I ona, myślę, że z kolei bardzo, bardzo się łączy z tym, o czym mówi Resnik, kiedy mówi właśnie o zabawie. Bo w podtytule tej książki jest: jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą. I też jeżeli, słuchajcie, jeżeli znacie tę książkę, macie jakieś przemyślenia, to dajcie znać. Dla mnie ta książka była po prostu wybawieniem. Była po prostu lekarstwem na bardzo dużo różnych moich też rodzicielskich wątpliwości, bo naprawdę, słuchajcie, czasami wpadamy w takie koło właśnie tworzenia pomocy, organizowania dzieciom właśnie co do minuty czasu na jakichś zajęciach. A ta książka pokazuje, że właśnie nie zawsze tak trzeba, a nawet nie powinno się tak zawsze robić. Że swobodna zabawa, właśnie zaufanie do dziecka, danie mu jakby tylko pewnych materiałów i czasu i przestrzeni do działania, bardzo dobrze się sprawdza. Tak, ja właśnie co jakiś czas się łapię na tym, że patrzę na przykład na jakieś tam blogi edukacyjne, czy właśnie związane z wczesną, taką bardzo, bardzo wczesną edukacją. I myślę sobie, kurczę, no ja nie robię żadnych pomocy dla tego mojego dziecka i w ogóle ono jest tak się bawi samo sobą, zostawione czasami łyżką, grzebie w jakiejś tam, nie wiem, w ziemi albo w jakichś rzeczach. I jakby, kurczę, no to jest to, że no ona się uczy bardzo wiele przez to, że ma taką swobodę. Ale Renata pisze, że dzieci mają problem ze swobodną zabawą. I słuchajcie, ja się wcale nie dziwię, dlatego że właśnie ten jakby świat nasz jest tak urządzony, że od dziecka, od kołyski tym dzieciom się po prostu, wiecie, zapewnia się masę bodźców. Już są te wszystkie takie grające tam do różnych kołysek i łóżeczek, te sensoryczne takie zabawki i te książeczki sensoryczne. Ja nie mówię, że to jest coś złego, ale jakby od po prostu tak, i dzieci potem oczekują od rodziców i nauczycielki organizacji czasu. Tak, to prawda. I ja oczywiście też się z tym borykam, bo moje dziecko bardzo często też oczekuje ode mnie, że zorganizuje jej czas. I co jest ważne w tej książce, ta książka też bardzo ciekawy, fajny sposób to opisuje, że dziecko się musi ponudzić, że nuda oczywiście jest doświadczeniem frustrującym, ale tylko przez pewien czas, bo potem z nudy wyrastają bardzo, bardzo dobre i ciekawe doświadczenia i dziecko, które się znudzi, później jakby ma niesamowitą jakby chłonność umysłu i też kreatywność i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, słuchajcie, właśnie z tym z was, które jakby widzą, że dzieci mają problem ze swobodną zabawą i jakby oczekują tej organizacji, to tym bardziej polecam przeczytanie tej książki Wolne dzieci Petera Greya. Przepraszam najmocniej. Jak się to ma do programowania? No właśnie, przepraszam.
Mitchell Resnick w filmie, tym pierwszym chyba, projekty, mówi też o czymś takim, że warto dzieci czasami wrzucić w pewne doświadczenie, nie dając konkretnych instrukcji. Czyli na przykład poprosić, żeby zaprojektowały coś, albo żeby zrobiły jakiś prosty projekt w Scratchu, albo żeby coś stworzyły, nie dając właśnie bardzo konkretnych instrukcji. I wtedy początkowo może być ten etap właśnie nudy, takiego zdziwienia w ogóle, ale co my mamy robić, który potem jakby przy odpowiedniej właśnie dawce takiej wolności zamienia się w świetną właśnie twórczą pracę dziecka. I myślę, że to jest duże wyzwanie, żeby właśnie w taki sposób uczyć też tego programowania i kodowania, żeby dawać dzieciom przestrzeń na zabawę po prostu, na taką swobodną twórczość, żeby jakby określać takie bardzo jakieś szerokie ramy działania, a potem właśnie wpuszczać w to dzieciaki i patrzeć, sprawdzać właśnie, co one robią. Ja wiem, że to nie jest łatwe, dlatego że moje doświadczenie też jest takie, że bardzo często dzieci nie potrafią tego, jakby nie potrafią skorzystać z tej swobody. I bardzo często na przykład, jak pracowałam z dzieciakami, to dostawałam pytania właśnie, ale jaki to ma być duszek, jaki to ma być bohater, co on ma mówić, co ma robić i tak dalej, i tak dalej. No i dzieci paraliżuje ta możliwość nagle wyboru tego wszystkiego. Irena mówi, że jak się nudzi, to niech zdejmie bluzkę i popilnuje. Słuchajcie, to jest w ogóle hasło, którego nienawidzę, bo jak byłam dzieckiem, to moi rodzice mi tak mówili. Ale teraz uważam, bo jeszcze strasznie często, jak byłam dzieckiem, to ja miałam takie poczucie nudy, że ono po prostu szarpało. Ja chodziłam czasami po domu i w ogóle, wiecie, po prostu robiłam takie tak mi się nudzi po prostu. Mówiłam, nudzi mi się. I tak mi właśnie mówili, że to zdejmij ubranie i popilnuj. I uważam, że to była po prostu jedna z super najcudowniejszych rzeczy, którą robili dla mnie rodzice. Jakby po wszystkich, słuchajcie, lekturach i jakby przemyśleniu tego tematu, uważam, że to jest naprawdę super rzecz. Bo ja oczywiście potem sobie znajdowałam coś do roboty i teraz widzę, że to były bardzo, bardzo takie kreatywne rzeczy, które mnie bardzo rozwinęły jako dziecko, jako człowieka. Mnie mówili, że inteligentni ludzie się nie nudzą, wzięłam do siebie i zostałam nauczycielem. Tak, mówią, że inteligentni ludzie się nie nudzą. A ja myślę, że to właśnie dotyczy dorosłych, a w dzieciństwie jest właśnie ten czas na celebrowanie tej nudy i właśnie na uczenie się, że kiedy coś takiego przychodzi do nas, co moglibyśmy wziąć za nudę, to jest właśnie czas, kiedy nasz mózg może pracować na zwiększonych obrotach. Dobra, słuchajcie, ja widzę, że musimy przyspieszyć, bo ta książka nam tutaj bardzo dużą dyskusję, ale też bardzo się z tego cieszę, że taka dyskusja tutaj powstała. Ja w każdym razie naprawdę, naprawdę, słuchajcie, z całego serca polecam tę książkę. Peter Gray, Wolne dzieci. I jest jeszcze jedna książka, którą wam polecę, chociaż przyznam, że ja jej jeszcze nie przeczytałam. To jest nowa książka, w ogóle ona wyszła chyba w tym roku. Jordan Shafiro, Nowe cyfrowe dzieciństwo. Przejrzałam ją dopiero, przejrzałam sobie spis treści, przejrzałam tak mniej więcej, co w niej jest. Przeczytałam trochę recenzji, też trochę znajomych, co o tej książce sądzą. Myślę, że to jest ważna książka. Myślę, że to jest książka, której jakby nie wolno pominąć. Jest to chyba pierwsza taka od dawna taka próba kompleksowego zebrania w ogóle różnych badań i takiego namysłu nad tym, jak w ogóle zmienia się nasze myślenie, nasz mózg, nasza percepcja pod wpływem komputerów i różnych cyfrowych narzędzi.
bardzo ważne jest, słuchajcie, ona jest bez takiego demonizowania, jak Robiów na przykład, ale też bez bezmyślnego optymizmu, tak mi się przynajmniej wydaje na pierwszy rzut, chociaż jeżeli miałabym tak na skali zaznaczyć, gdzie ona jest, jak tu jest demonizowanie, a tu jest optymizm, to ona jest dość blisko optymizmu, ale jakby myślę, że to nie jest taki aż hura optymizm. I tu jest dużo konkretnych kierunkowskazów, jakby co robić. Ta książka jest też fajnie podzielona, bo ona dotyczy tożsamości, domu, rodzinnego, szkoły i społeczeństwa, więc jakby na bardzo różnych poziomach pokazuje, jak nasze ucyfrowione dzieci funkcjonują i jakby co to robi, że one są ucyfrowione i też co my jako ich przewodnicy, czy rodzice, czy nauczyciele, edukatorzy, co możemy robić. Są tutaj fajnie, każdy rozdział jest podsumowany czymś takim, zaraz wam powiem, jak to się nazywa, bo bardzo mnie to ujęło. To się nazywa najważniejsze punkty. I jak się nie chce wam czytać całej książki, to możecie przeczytać tylko najważniejsze punkty. O, i najważniejsze punkty, na przykład konieczne jest rozszerzenie metod nauczania o zabawne i pomysłowe projekty zawierające elementy cyfrowe. W ten sposób dzieci będą miały okazję zobaczyć w technologiach usieciowionego świata narzędzia twórczej autoekspresji. No tak, to no ja się z tym akurat w 100% zgadzam. Dla mnie to jest taka dosyć oczywista oczywistość, ale fajnie, że ktoś wziął i jakby zebrał to wszystko. Myślę, że to jest ważne i ja polecam tę książkę, bo myślę, że ona jest ważna i nie można jej pominąć. Więc tak, zabieram się do jej czytania, jak już będę na urlopie i cały czas sobie obiecuję, że będę miała teraz strasznie dużo czasu na czytanie. Nie wiadomo, jak to z tym czytaniem jest, ale okej. Dobra. I słuchajcie, mam dla was jeszcze dwie takie książki, które w ogóle jakby nie miałam o nich mówić, bo wypożyczyłam je dla mojego, znaczy nie dla mojego, ale jakby z myślą o moim własnym, prywatnym dziecku, ale pomyślałam sobie, że właśnie powiem o nich, dlatego że w nauce programowania też i w tym namyśle nad tymi różnymi cyfrowymi rzeczami często zapominamy, że nasze dzieci mają też ciała. Chociaż to jest dość oczywiste, ale nam się zapomina i że te ciała są w jakiś sposób zintegrowane z tym, co dzieje się w ich głowach i że to jest też ważne. Więc mam dla was dwie takie propozycje. To Dziecko wolne od stresu. Jak prostymi metodami mindfulness zwiększyć szanse twojego dziecka na szczęście? Oczywiście wiecie, te tytuły są takie paskudnie amerykańskie i w ogóle przeczytasz, zrobisz i dziecko będzie szczęśliwe. No dobra, nie jest tak, umówmy się, ale słuchajcie, w tej książce, tak, po pierwsze jest bardzo fajny, prosty sposób opisane, co to jest uważność, czyli mindfulness. Myślę, że dzieci, które są przebodźcowane właśnie mają za dużo czasu zajęte. To są dobre aktywności właśnie dla takich dzieciaków. I teraz jakby to są fajne aktywności, które możemy robić tak, albo zanim zaczniemy się czegoś z nimi uczyć, albo po prostu, słuchajcie, w połączeniu z programowaniem. Bo jak pokazuje duża część z was, czyli nutsowych nauczycielek, i nauczycieli, da się połączyć programowanie właśnie z ćwiczeniami fizycznymi. Więc ta książka jak najbardziej, bardzo fajna. I też druga książka, Dzieci potrzebują wiary w siebie, zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. Też ten tytuł jest taki właśnie nieznośnie amerykańsko hura optymistyczny, ale tu jest dużo też właśnie zabaw różnych, które jakby dla młodszych dzieci fajnie się sprawdzają, dlatego że ćwiczą różne, jakby to powiedzieć, różne, słuchajcie, integracje też właśnie ciała z umysłem. Są rzeczy właśnie z małej motoryki, dużej motoryki, są rzeczy związane z akustyką,
z dotykiem, czuciem głębokim, też czuciem własnego ciała. To jest wszystko ważne, żeby się uczyć po prostu. Jakby ciało też musi, wiecie, odpowiednio działać, żeby głowa przyjmowała pewne wiadomości. Pewnie to wiecie, ale te badania, takie, które pokazują na przykład, że dzieci, które nie raczkowały, później zaczynają mówić, że właśnie nawet ten chód czworaczy jest bardzo związany właśnie z tym, jak w naszej głowie ośrodek mowy się kształtuje i mała motoryka bardzo związana z ośrodkiem mowy. No myślę, że was do tego nie trzeba przekonywać. A co też jest fajne, te ćwiczenia są, popatrzcie, one są takie bardzo krótkie, przystępnie opisane, no jest ich dużo, jest ich tutaj bardzo dużo, więc jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia, jakiejś pomocy, nie wiem, czy to się da kupić, ja to mam z biblioteki, więc myślę, że spokojnie w bibliotekach będziecie to mogły i mogli znaleźć. Krystyna napisała coś tutaj na czacie ważnego. Dwie książki demonizujące. Wszystkie dzieci są zdolne, jak marnujemy wrodzone talenty, oraz cyfrowa demencja, w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Kontrasty i kontrowersje. Okej. Okay. Przyznam, że nie znam. To znaczy, chyba o tej pierwszej słyszałam. Wszystkie dzieci są zdolne, ale cyfrowej demencji nie znam. Staram się unikać takich tytułów, aczkolwiek, jeżeli polecasz, to sobie może sprawdzę. Sprawdzę, jak co tam jest popisane. Znaczy myślę, że na tego typu kontrowersyjne tematy warto jest właśnie spoglądać z kilku punktów widzenia, żeby móc sobie wyrobić też własne zdanie. Ok, słuchajcie, zostało nam 14 minut, więc teraz trochę na zakończenie o tym, gdzie szukać właśnie książek online i różnych innych publikacji. Pierwsza rzecz, o której chciałam wam powiedzieć i do której chciałam was odesłać, chociaż mam nadzieję, że to już wiecie, ale jeżeli nie wiecie, to myślę, że powinno to właśnie tutaj na tym webinarium bardzo wybrzmieć. To są materiały wydane w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość w ramach poprzedniej edycji. Myślę, że Basia tutaj wrzuci, jeżeli nie, to ja wam to zaraz wrzucę. Na stronie Zaprogramuj Przyszłość jest coś takiego właśnie jak materiały do pobrania i tam jest, słuchajcie, mnóstwo, ale to mnóstwo rzeczy. Po pierwsze, są tam scenariusze lekcji, których tutaj nawet nie ujmowałam. Po druga rzecz, jest tutaj wprowadzenie do programowania z zestawem Inteligentne Miasto. No to już jest taka inna kwestia trochę, bo to nie wiem, czy to się da wypożyczać, to Inteligentne Miasto, czy nie. Nie do końca jestem pewna. Ale tak, rzeczy, które absolutnie polecam i które naprawdę jest, no jest tam kopalnia pomysłów, to są tak. Materiały dydaktyczne, niepodręcznik, rzecz napisana między innymi przez Karolinę Żelazowską, doskonałą trenerkę programowania z bardzo też kreatywnym, innowacyjnym podejściem. Jest tam cały podręcznik, słuchajcie, Makey, które napisała Asia Apanasewicz. Jeżeli tego nie wiecie, to możecie tam pobiec i od razu sobie to ściągnąć i się zainspirować. Makey bardzo fajne też aktywności, jak już wrócicie do szkoły i będziecie i dostaniecie Makey, bo jeszcze chyba czy nie dotarło do was, ale mam nadzieję, że dotrze. To mam nadzieję, że będziecie mogły i mogli z tego skorzystać. Kolejna rzecz, kodowanie bez prądu. Scenariusze dla kodujących nauczycielek i nauczycieli. Jest tam znowu garść aktywności, właśnie takich w stylu kodowania na dywanie, więc jak najbardziej zachęcam do korzystania. Co tam jeszcze w tej kopalni jest? Programistyczne inspiracje, sztafeta pomysłów i metod, też właśnie głównie związanych z programowaniem offline. Jest tam też coś, co osobiście, że tak powiem, popełniłam, czyli zanim myślenie projektowe dla najmłodszych i bardzo mi zależało na tym, żeby to była publikacja, którą będzie można
będzie można wykorzystywać na zajęciach. Dobra, zawiesiłam się, bo Iza napisała: poproszę link lub tytuł książki po ciało i uważność. To chyba chodzi o to, tak? Dzieci potrzebują wiary w siebie. To były te dwie książki. Dzieci o, super, okej. To jest. Dzieci potrzebują wiary w siebie. Zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. Dobra, a ja wracam do tej publikacji, którą popełniłam o myśleniu projektowym. Bardzo mi zależało na tym, żeby ona była bardzo do wykorzystywania na każdej lekcji, właśnie w edukacji wczesnoszkolnej. I tam, słuchajcie, znajdziecie nawet taką ściągawkę, jak różne treści można jakby podciągnąć pod pewne zapisy z podstawy programowej. To było dla mnie ważne, żeby pokazać, że myślenie projektowe i te wszystkie ćwiczenia, one się bardzo łączą tak naprawdę z tym, co w podstawie jest i można je realizować bez uszczerbku na porządku w papierkach. O, tak powiem. Jest też zobaczyć programowanie. Materiał wspierający zajęcia z podstaw programowania dla dzieci słyszących, niedosłyszących i niesłyszących. To jest też ważna i ciekawa rzecz, moim zdaniem. I super sprawa, też napisana przez Asię Apanasewicz: od diody do robota, systemowe lekcje dla każdego i karty Dash & Dot. Takie są tam publikacje. Bardzo fajne. I co tam jeszcze jest na tej stronie Zaprogramuj Przyszłość? Bardzo dużo linków. Są tam linki do różnych scenariuszy, zajęć, do kart pracy, do jakichś tam różnych inspiracji, do stron, gdzie takie rzeczy się znajdują. Naprawdę bardzo Wam polecam. Mam nadzieję, że ta strona Zaprogramuj Przyszłość nie kojarzy Wam się tylko z papierologią. I pewnie część trenerów też mówiła o tym, trenerów i trenerek, też mówiła o tych wszystkich materiałach na szkoleniach. Przynajmniej mam taką wielką nadzieję. To jest ogromna praca, którą wykonaliśmy w poprzedniej właśnie edycji i z której teraz możecie jak najbardziej korzystać. Okej. Jeszcze trochę czasu nam zostało, ale widzę, że część z Was już pewnie będzie za chwilkę musiała uciekać, więc przyspieszymy. Mam tu, słuchajcie, dla Was, tak jak obiecałam, jeszcze się raz pojawi tylko tak, nie przygotowałam sobie, słuchajcie, konstrukcji. Nie przygotowałam sobie linku, dlatego że jak po prostu przygotowuję sobie linki wcześniej, to mam milion zakładek i mnie po prostu tutaj wywala, ale wkleję Wam to, słuchajcie. To jest artykuł, tak nazwałam naukowy, ale on wcale nie jest naukowy, słuchajcie. To jest artykuł, który mówi o 8 zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura Paperta. Paper to jest w ogóle, tak, po pierwsze autor tej książki, o której mówiłam, Burza mózgów, dzieci i komputery, ale też to jest mistrz Michela Reznika. To jest jakby osoba, od której Michel Reznik uczył się, jak uczyć dzieci programowania, i warto znać tę postać. Moim zdaniem to jest lektura obowiązkowa, na czym powinno opierać się uczenie dzieci, nie tylko programowania. Więc bardzo, bardzo Wam polecam. Ten artykuł jest krótki. Ja nie wiem, on ma chyba 6 albo 8 stron, jeszcze napisanych w taki sposób, że to się naprawdę bardzo, bardzo szybko czyta. Nie będę Wam tu już robić spoilerów, ale naprawdę, słuchajcie, jeżeli macie dzisiaj po tym webinarium jeszcze siłę, żeby sobie coś nawet na telefonie przeczytać przed snem, to niech to będzie ten artykuł, naprawdę. Ja też piszę o nim trochę więcej w tej publikacji swojej o myśleniu projektowym, więc tam też można zobaczyć, jak to się wszystko fajnie łączy. Aha. Dobra, jeszcze dookoła, słuchajcie, programowania. Chciałam wrzucić tutaj parę linków.
Pewnie część z nich znacie, ale tak, rzeczy, które mnie absolutnie urzekły, jakieś takie publikacje bardzo fajne, ciekawe, które też można wykorzystać do nauki programowania i dookoła, do różnych aktywności, to są książki o matematyce z mBanku. One są w ogóle, wrzucam wam link, one są na tyle fajne, jakby też o tyle fajne, że jakby dla każdego wieku rozpisane są różne możliwości jakby percepcyjne dziecka właśnie związane z matematyką i super proste różne zabawy. Druga rzecz to są rzeczy, jakieś takie materiały edukacyjne, które, słuchajcie, ukazują się czasami na stronach muzeów. Nie wiem, czy mnie teraz właśnie nie wywaliło, ale mam nadzieję, że nie. Które się ukazują na stronach muzeów i między innymi właśnie na stronie jestem. Bardzo wam dziękuję. Jest na stronie Mocaku. Słuchajcie, tam są gotowe nawet takie modele do składania różnych budowli architektonicznych. Bardzo takie fajne, systemowe działanie można wokół tego zrobić. Jest tutaj, są też tutaj, słuchajcie, materiały edukacyjne Krikoteki, czyli teatru, ale tam jak sobie zjedziecie na sam dół, tak, ja oczywiście miałam wizję, że wam to wszystko będę udostępniać ekran i pokazywać na stronach, no tak, któż by się tak nie rozgadał. Słuchajcie, na tej stronie Krikoteki, ostatnia publikacja, jak się zjedzie na sam dół, jest coś takiego jak Laboratorium Zmysłów, zeszyt z ćwiczeniami skłaniającymi do odkrywania otoczenia. Moim zdaniem rewelacja, nawet dla najmłodszych dzieci, bardzo fajne, kreatywne, proste ćwiczenia. Krystyna pisze, że poleca czasopismo Meritum, pan Andrzej Falat. Wow, to tak, to właśnie jest, tak, to jest ten autor tego artykułu o Rezniku. Tak, super, to nawet powiem szczerze, że nigdy nie zwracałam uwagi, gdzie to jest, ale wezmę sobie to do serca, ten artykuł wszędzie cytuję, wciskam, bo uważam, że jest świetny, świetnie podsumowuje te papertowskie idee. Jeszcze dwa linki. Bardzo fajna rzecz, którą zrobili jeszcze mistrzowie kodowania, czyli rodzinny przewodnik po cyfrowym świecie. Jeszcze jeden projekt, ostatni już chyba link ode mnie. To będzie taki projekt, który robi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, nazywa się Parabuch. Książka w ruch i tam jest dużo pomysłów też na działania takie matematyczno-naukowe też wokół książek. Słuchajcie, no i chyba będziemy powoli kończyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to mam jeszcze 2 minutki. Żeby je zadać, a jeśli nie, to ja bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo wam dziękuję za włączenie się w tworzenie tego webinarium, za włączenie się w to webinarium, za dyskusję i za piękną rymowankę, pchłynanoc, karaluchy do pod poduchy i szczypawki do zabawki. Bardzo się cieszę, że się wam podobało i mam nadzieję, że skorzystacie po prostu. I na pewno mamy co czytać przez najbliższy czas. Basia jeszcze wrzuciła link do zaświadczeń. Kto jeszcze sobie nie kliknął, to można sobie tutaj. O, jest przypięty nawet w czacie u samej góry, więc super. Bardzo wam dziękuję za te rymowanki na dobranoc. No, wakacji będzie pewnie za mało, żeby to wszystko przeczytać, ale może, kto wie, może się uda. Bardzo, bardzo również serdecznie wam dziękuję
i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa.